Witajcie, witajcie. Dzisiaj taki szybki materiał. Może inaczej. Coś do cięcia jest. Kawałek kantówki jest. Worek z zasilaczami jest. Drut jest. Koszulka nie. Wkręty są. I kawałek deski. Jak widzieliście w ikonce, chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak w miarę prosty sposób i szybki sposób, który nie będzie nam generował jakichś tam kosztów, zrobić przecinarkę z drutu oporowego. Dobra, nie przedłużamy, bierzemy się do roboty. Thank you.
bez pitolenia, moi kochani, mamy zrobione moją przecinarkę. Wypadałoby ją teraz sprawdzić, czy to sobie w ogóle działa. Żeby nie było, że już jest załączona, jest całkiem zimna. Mamy tutaj przedłużacz i następuje zwolnienie blokady losującej. Podpinamy zasilanie. Mamy tutaj styrodur. I to nam tnie. To widzieliście. Może tak spróbuję, żeby było bliżej. I teraz tak. Tutaj ona nam sobie tym drutem oporowym ładnie przecina. Przecina, nie? No i teraz pytanie do mnie, pewnie sobie zadacie, po co zrobiłem w górnej części taką plątaninę tych drucików. Od tej śrubki do tej śrubki, przepraszam, od tego złotego wkręta do tego złotego wkręta, ten odcinek drutu oporowego będzie nam służył za tak zwany potencjometr. Można się pobawić z udoskonalaniem tego, ale ja chciałem tutaj pokazać, jak najprościej i najszybciej zrobić po prostu taką przecinarkę do styroduru. I teraz jeżeli odsuniemy ten przewód zasilający na sam koniec, no to sama przecinarka będzie nam, ten drut oporowy będzie nam przecinał dużo wolniej. O, jest przecięty. A teraz jeżeli, tylko musicie wziąć pod uwagę to, że ten drut tutaj będzie cały czas gorący. Trzeba go przesunąć teraz, załóżmy, na sam koniec. I teraz przecinarka będzie nam przecinała wszystko dużo szybciej. Taką przecinarką, czekajcie, ja spróbuję, bo jeszcze raz wyjadę i zrobię takie fajne, mega zbliżenie, żebyście widzieli po bliskości wszystko. I teraz przecinarka będzie nam ładnie sobie wycinała. Oczywiście musicie, jeżeli ten potencjometr, bo ja tutaj zrobiłem ten potencjometr o bardzo krótkiej regulacji, można się tutaj pobawić i tą regulację można zrobić dużo dłuższą. Od pierwszej śrubki do ostatniej śrubki, jeżeli tutaj jest gdzieś około 10-12 cm, jeżeli zrobicie na calutką długość, to będziecie mieli większy zakres regulacji. O, proszę bardzo. Tak wygląda. Można naprawdę ładne cuda wycinać, jeżeli chodzi o styrodur. Nadaje się to również do styropianu. Oczywiście w styropianie będzie się to wycinało dużo szybciej. I praktycznie zaraz po wycięciu można materiał ładnie wyciągnąć i nic się z tym nie dzieje. Może ktoś powie, że albo przewody zasilające jakoś tak, byle jak. Owszem, możecie się pobawić we frezowanie rowków, w schowanie przewodów, nawet w pomalowanie. Tutaj ja chciałem pokazać, w jaki sposób można naprawdę szybko ogarnąć taką maszynkę, żeby było śmieszniej. Ktoś mi schował. Aha, nie. Tutaj mam. Oh. Mam zrobioną drugą, mniejszą. Może gdzieś już widzieliście. Nie widać. No, nie widać. O. Ale teraz będzie widać. Mam zrobioną drugą, która jest dużo mniejsza.
i powiem wam szczerze, że robi swoją robotę, jeżeli chodzi o styrodur, docinanie, jakieś proste ozdoby na święta. Aha, kurczę, widzicie. W pewnym momencie na filmie widzieliście, jak przystawiałem kątownik do wkręt względem otworu, który miałem nawiercić. Konstrukcję możecie odpierdzielić naprawdę tak jak ja tutaj teraz to zrobiłem. To było na szybko, połączyłem bóg z jakąś tam sosną. Podobno się nie łączy takich rzeczy, ale w sumie ja tam stolarz nie jestem, więc będę sobie łączył, co będę chciał. Jak się skleiło i się skręciło, to jest dobrze. Wracając do tematu. Przykładałem tutaj kątownik. Po co? Po to, żeby tutaj ten drut oporowy... Nie widać, nie? No dobra, nie widać. Tutaj. O, to ja wam podniosę. Tutaj, żeby ten drut oporowy względem stołu jak najwyżej, żeby miał kąt 90 stopni. Jeżeli nie będzie miał kąta 90 stopni, to w tym momencie te ozdoby, te wycinanki, jeżeli materiał ma przykładowo tutaj w tej sytuacji 3 cm, to uwierzcie, później odbiorę. No, w tej sytuacji ten materiał po prostu na wysokości będzie krzywy. I to jest jedyna dokładność, której potrzebujecie w tym całym urządzeniu. Reszta jest naprawdę nieważna. Tak jak mówiłem wcześniej, drut jest do ogarnięcia w sklepach ze papierosami, takimi z dużym zaopatrzeniem. Zasilacz, który ja tutaj wykorzystałem, to jest zasilacz z cyfrowego Polsatu. Z cyfrowego Polsatu to jest 12 V 2 Ampery. I uwierzcie, że to naprawdę wystarcza do tego. Ten zasilacz się tak na dobrą sprawę wcale nie grzeje, bo ten zasilacz pracował w tym moim pierwszym urządzeniu. Patrzę tak do tyłu, bo patrzę, czy znowu mi łba nie ucięło, ale coś tam jeszcze widać. Dobra, i to by było na tyle. Zapraszam do komentowania. Zapraszam do udostępnienia mojego filmu na grupach. Może ktoś tam gdzieś jest w jakiejś grupie, bo wiem, że styrodur jest bardzo powszechnie wykorzystywany do wycinania ozdób. Zresztą sam takie co jakiś czas tam sobie wycinam. Wiem, że styrodur wykorzystywany jest do budowy uli jako ocieplenie i w tym momencie może komuś taka przecinarka się przyda. I łapki w górę, subskrypcje. Kurde, nie umiem zrobić takiego napisu subskrypcja. Zróbcie mi taką subskrypcję na dole i będzie cacy. Dobra, koniec pitolenia, ludzie kochani. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Nara.